będzie konkurs. Zobaczcie, co ja tu mam. Różne układanki logiczne, jakieś mechanizmy, które trzeba składać, rozkładać. Generalnie to są wszystko zagadki logiczne. Mam tego całkiem sporo, więcej nawet niż tutaj na tym stoliku, już więcej mi się tu nie zmieściło. I ogłaszam konkurs. Można dwa razy w tygodniu wygrać jeden z takich zestawów do trenowania waszych umysłów. Co trzeba zrobić, żeby móc wygrać właśnie taki zestaw logicznych zagadek? Okej, są dwa konkursy tak naprawdę. Oba mają służyć temu, żeby promować ten kanał, żeby więcej osób wiedziało o tym, że tutaj się pojawiają ciekawe filmy. I oczywiście, jeżeli wspieracie mnie w tym, żeby ten kanał miał coraz większą oglądalność, to pewnie w ogóle nie stanowić będzie problemu uczestniczyć w konkursie, bo trzeba po pierwsze polubić fanpage, pewnie już to robicie, zasubskrybować kanał na YouTubie, też pewnie większość z was już to robi. A po trzecie, jeżeli pojawi się nowy film, trzeba go udostępnić. A po czwarte, trzeba go skomentować na dole, w jaki sposób podoba się, nie podoba się, albo zadać zagadkę, pytanie, które potem zbiorę i umieszczę w odcinku Q&A, w którym będę odpowiadał na proste pytania. Mam nadzieję, że proste, a nie będą takie bardziej egzystencjonalne, gdzie będę musiał cały odcinek na jeden temat nakręcić. No ale dobra, jeśli ktoś... Ja po prostu sobie raz w tygodniu przejrzę sobie wszystkie komentarze, wybiorę sobie jakiś taki, który mi wpadnie w oko. Ja nie mówię, że to będzie jakoś zupełnie losowe. Ja po prostu sobie zobaczę, co mi wpadnie w oko. I taki komentarz sprawdzę, czy taka osoba wyszerowała ten film, subskrybuje film na YouTubie, lajkuje fanpage. Jeżeli wszystko się zgadza, skontaktuję się z nią, dogadamy się co do adresu i wysyłam jedną z tych zagadek logicznych. I jest jeszcze drugi konkurs, też raz w tygodniu się będzie odbywał. Raz w tygodniu gdzieś na fanpage'u będzie umieszczone hasło. To będzie po prostu jakaś taka fraza pod tytułem: hasło konkursu w tym tygodniu to na przykład Andromeda. I to może być w filmie, to może być po prostu w komentarzu, w opisie. I pierwsza osoba, która napisze po prostu znam hasło konkursowe, znam hasło, kropka, hasło konkursowe to Andromeda, tak? Jeżeli to jest przykład, pamiętaj, Andromeda już jest spalone, to jest tylko przykład. To jeżeli ja właśnie dostanę takie powiadomienie, to też się z tobą skontaktuję i wyślę ci na twój adres zabawkę. I oczywiście będą osoby, którym to łatwiej będzie zrobić i trudniej. Dlaczego? Bo Facebook stosuje i YouTube stosuje różne mechanizmy ograniczania zasięgów kanałów. To znaczy, jeżeli na przykład subskrybujesz mój kanał na YouTubie, to dostaniesz co któreś tylko powiadomienie. Chyba, że klikniesz w dzwoneczek. Jak klikniesz w dzwoneczek, to będziesz dostawał informację o każdym nowym filmie. Czyli dzięki temu będziesz wiedział, jeżeli tam się właśnie w tym filmie pojawi hasło, będziesz w pierwszej kolejności mógł już ten film obejrzeć. To samo na fanpage'u. Fanpage wysyła do różnych osób powiadomienia o nowych wpisach, ale tylko w bardzo ograniczonej ilości. Więc ja musiałbym płacić specjalnie za to, żeby trafiło to do wszystkich was. Popularyzacja nauki to jest hobby. Ja nie zamierzam tego bardzo dużo dokładać. Oczywiście wkładam dużo czasu, ale też możecie też trochę włożyć od siebie i wystarczy tylko, że zostawicie sobie w opcjach, abyście dostawali każde powiadomienie z tego kanału. Jeżeli sobie ustawicie to w opcjach, to będziecie mieli po prostu szansę, bo jeżeli ja wpiszę sobie hasło, jest w tym tygodniu takie i takie, to wy dostaniecie komunikat, pojawi się nowa informacja na tym kanale. I w ten sposób macie szansę wygrać raz w tygodniu. Ale co trzeba zrobić w takim razie, żeby dostawać te wszystkie powiadomienia? Zacznijmy od YouTube'a. Jeśli na YouTubie sobie znajdziemy kanał Marcin Stolarski, o, właśnie, widzicie, tu jestem ja. Klikamy sobie Marcin Stolarski. O, tu leci muzyczka, ja sobie ją zastopuję. Tutaj macie subskrypcję, klikamy sobie subskrypcja. I obok jest taki dzwoneczek właśnie. Klikamy sobie w ten dzwoneczek. Tutaj musimy sobie kliknąć chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. I klikamy zapisz. I od tego momentu
będziecie dostawali wszystkie powiadomienia, jeżeli tu zostanie wrzucony kolejny film. Tych powiadomień nie będzie za dużo, więc nie ma się co tym specjalnie przejmować. A co zrobić, żeby dostawać powiadomienia na Facebooku? No cóż, musicie sobie znaleźć stronę Inżynieriada, tak? Inżynieriada, tak? O, jak sobie znajdziecie stronę Inżynieriada, pierwszy musicie sobie kliknąć lubię to. Jak sobie klikniecie już lubię to, to w tym momencie tutaj macie coś takiego obserwowane. I w obserwowanych trzeba sobie kliknąć najpierw, wyświetl najpierw o to. Widzicie tutaj, wyświetl najpierw, dzięki czemu powiadomienia z Inżynieriady będą do Was częściej przychodzić. Oraz trzeba mieć włączoną tą tutaj opcję. Włącz powiadomienia transmisji wideo na żywo. A dzięki czemu po prostu będziecie dostawali właśnie te powiadomienia. O, czyli jeszcze raz, klikamy lubię to i potem ustawiamy sobie wyświetl najpierw oraz włącz powiadomienia transmisji wideo na żywo. I tyle! Myślę, że konkurs potrwa parę tygodni, bo ja trochę tych zestawów mam. I dopóki ty będę miał, dopóty będę co tydzień wysyłał dwa takie, jakieś tutaj jedne z tych elementów zestawów logicznych zagadek. Chcesz pomóc w promocji kanału? Chcesz wygrać zabawkę? Zapraszam do pracy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ten film też możecie wyszerować, możecie go polubić, możecie go sobie tam zobaczyć sobie inne odcinki. Nie pamiętam, który z tej, to znaczy to z tej, bo to teraz się wszystko pozmieniało. I tyle. Trzymajcie się, hej.